Dzisiaj panie z Jawora włączają się w ogólnoświatową akcję Nazywam się Miliard. Na całym świecie od 2011 roku w ponad 200 państwach dzisiaj tańczą panie w celu zaprotestowania przeciwko przemocy wobec kobiet w każdej postaci. Jawor po raz kolejny uczestniczy w tej akcji. Sprzeciwiamy się przemocy w każdej postaci i protestujemy. Taniec, dlatego że w tańcu wyrażamy wolność, panowanie nad własnym ciałem. Jest to akcja cykliczna. Cieszę się bardzo, że Jawor jest na mapie miast, które w tej akcji uczestniczą. Różowe akcenty w tańcu, w ubiorze, w wstążkach to symbol solidarności z kobietami na całym świecie, które są w sytuacji kryzysowej. I dzisiaj na różowo jest Jawor. Na jaworskim rynku nie tylko jaworzanki, ale także panie ze Szczegomia. Tak jest, jestem z grupą Ewa Zumba Team. W tamtym roku zagościłyśmy w Jaworze. Później Jawor wsparł nas. Właściwie nie, to już jest trzeci raz, kiedy jesteśmy w Jaworze. Super, bardzo się cieszymy. I w tamtym roku przyjechałyśmy drugi raz do Jawora i jaworzanki wsparły Strzegom, o ile dobrze pamiętam. A w tym roku to już jest normalne, po prostu już stało się normą, że dziś tu, a za godzinkę w Strzegomiu. Po raz trzeci jaworskie policjantki tańczą, aby wyrazić swój protest i sprzeciw i powiedzieć stop przemocy wobec kobiet. Nie tylko jako policjantki, bo przecież na co dzień spotykamy się z ofiarami przemocy, która występuje na naszym terenie, ale przede wszystkim jako kobiety. Solidaryzujemy się dzisiaj i tańczymy, aby wesprzeć wszystkie panie, które borykają się z problemem jakiejkolwiek przemocy. Tańcem chciałyśmy pokazać, że przemoc wobec kobiet istnieje nie tylko w wielkim świecie, ale tu, na terenie naszej lokalnej społeczności, w powiecie jaworskim, i nakłonić wszystkie kobiety, aby powiedziały stop, wyszły z cienia, przestały się bać, bo przecież nikt nie ma prawa krzywdzić nikogo. Zjednoczone wszystkie kobiety razem, dziewczynki, nastolatki i kobiety. Przychodzimy tutaj na jaworski rynek, tak jak kobiety na całym świecie, i 14 lutego tańczymy taniec przeciwko przemocy i tak protestujemy. Proszę powiedzieć, były jakieś próby, czy to pełna improwizacja będzie? Było kilka prób, ale ogólnie każdy może do nas dołączyć, kto tylko ma ochotę. Taniec jest bardzo prosty, nie liczy się tutaj wykonanie, tylko sam udział w tym tańcu.